O, już wszystko w porządku? Poszły. Poszła. She didn't take off, did she? Take off? Why do you think she'd take off? Well, it's just a feeling. We found a place for Rebecca to have the baby. An observation deck with a gift shop. It's way up high and pretty safe from the wind. Oh, that's great. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty. No. What? I just want to help. No dobra. Keep one eye on the woods while we're in here. Kula armatnie. I don't want nothing sneaking up on us. I watch this side, you watch the other. Deal. Kurde, coś tam. Jane said these don't work. Nie, myślałem, że to gdzieś wrzeszczą na podwórku czy coś. Really loud. Good point. Niech zgadnę, armata jest zacementowana. O, już nie mogę nic z nią zrobić. Okej, okay, dobra. Pamiątki. You think maybe they say that stuff about water and blankets just to get people out? Souvenirs, huh? Looking for a keychain with your name on? Raczej nie będzie. No. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Ah, good point. Ale zawsze można sobie wziąć coś. Poszeleścić. Znaczy nie, to nie szeleści, to dzwoni raczej. Co ja kurde mówię? There have sure been some animals through here. Watch where you step. Klocki zwierzęcie chyba są naszym najmniejszym tym problemem. Any luck? No, not so much. Unless you want some broken glass. Mogę z tobą w końcu pogadać? I sure hope we can find something to take back. Me too. To wszystko? I can't believe Rebecca's about to have a baby. Kind of blows your mind, doesn't it? I guess. Już? No kurde! Ja chcę pogadać z tymi ludźmi, chcę się o nich dowiedzieć czegoś. I sure don't like being near a graveyard with the world the way it is now. Way things are now. No raczej z piachu nie wstaną. Yeah, true enough. Hmm? Stary mundur, przyda się. Taki kocyk. Hey, look at this. An old coat. Nice. Good find, Clem. You should hang on to that. It's gonna get a lot colder before it starts getting warmer. And someone could use it. Kenny said we need blankets. It's not really a blanket, but... But it should do the trick. Good call. No. I guess you've already got that old coat I gave you. I feel so bad about everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I blame you if you did. I haven't always used the best judgment. You finally opened your eyes about what a bad person he was. That's something. Yeah. Clem found a jacket. Dziwne, że ona, że ta kurtka leżała pod waszymi nosami. Jak zwykle ja musiałem wszystko znaleźć. Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing, though. Nie zwróciłem uwagi, czemu nie chcemy dać dla niej munduru. Czy to nie jest to miejsce, gdzie my nie siedzimy teraz? Do you see anything good? Not so far, but let's give the place a good going over. Find anything yet? Not really. No i to wszystko. Nie no, opcje dialogowe w tej grze mnie zabijają. Więc tak, woda, tak? Coś mi się zdaje, że musimy wejść... Ach, a moment. No zobaczmy, czego on tak bardzo szukał. Ale jeszcze przeszukam sam. Może mi się coś przyda. O, chwila. Na serio nikt o tym nie pomyślał, czemu ja muszę wszystko za was robić, ludzie? Jestem małą dziewczynką. O kurde. Over here. Jesteście do niczego, do jasnej cholery. Water, bottled and clean. That's just what we need. It's locked. You want to kick it down? That'd make an awful lot of noise. Yeah, maybe.
You know, if somebody was small enough, they could maybe squeeze through that gap there. Nie sądzę. I could try to pry it open some more, but I don't know if that'll help much. No, I mean, maybe... All right. I'll go. No bo kto inny, kurde. Just open the door from the other side. Mike will carry those things out. Might be a bit heavy for you. O, a jednak się przyciśniemy. I'm stuck. Okay. Maybe I push from... O, shit! Jak zwykle, kurde. Well, that happened. Jesus, Mary and Joseph. Thanks, Mike. Yeah, no problem. I'm so sorry about the Clementine. We should have been more careful. At least now we got something to bring back. I'll keep checking the other room. Let's get this water. O, pudzian! Dawaj! O, za ciężkie. Hey, I got this. Możemy z nim w końcu pogadać. That looks pretty heavy. That's all right. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Carver was crazy. But at least his shelves were always full. What do you mean? Nothing. Just... That baby's gonna be hard on everyone. Wiem. Especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Hey, guys! Come on, stick close. A jak nam wodę zabiorą? I just walked on in like it owned the place. Figure it'd make a nice meal. We can eat raccoon? I'd eat the shit out of that raccoon. Not like, I mean, just that I'd be really happy to eat that raccoon. I am starving. Fresh meat would go a long way with Rebecca. Yeah. Shoot! Don't let it get away! Over here! Dawaj! Żeby ci nie dziabnął! Oh, shit! Shoot! Dang it! Not with the walkers out there. O! Potrójny obiad! I'm even hungrier than I was before. How'd I get to a place where I'm sad I'm not eating raccoon? No cóż. Oh well. Come on, let's just get this back to Rebecca and the others. We don't have much time to waste. Jestem ciekaw, czy można je złapać w jaki jego tego shopa w jakiś sposób złapać. You're telling me your arms ain't tired? Nope. I can do this all day. O kurwa. Shit. Oh god. Breathe like I told you. Okay. No fucking way. Wypierdalać. Po raz kolejny, kurde, żadnego zombiaka w okolicy. Seeing them. That was Luke. Kenny, we've got to do something. You just keep that baby safe. Kenny, we can't stay here. Clementine, where's the place you and Jane found? I'll show you. Good. Someone help me up. Mike, get Sarah. On it. Sarah, get going. Jednoosobowa armia. Kenny, daj wszystkim w pierdziel. Jesus. Clem, I don't think he's okay. He's losing it.
I mean, that isn't... Let's go, please. I don't think he's okay either. This is bad. No ale komu by nie odbiło w takich czasach? Dobra, chodź już. Wystarczy. No i co? I po co ten cały bohaterski akt, skoro wszyscy mogliśmy i bez tego uciec? Fuck me. Quick time eventy. O, dobra robota, dziękuję. To wszystkie te same modele zombiaków. Już widziałem tego w czerwonej kurtce chyba po raz trzeci. Ale dobra, nieważne. Armatą! A nie, nie mogę używać. Clementine. Co wy tu robicie? Jesus, Clem, it's not. What's going on? Well, zaraz Jane będzie w ciąży. Let's get you comfortable. What the fuck are you two doing up here? Kenny, what's going on? We got God knows how many walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey, hold on a second. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless fucking moron. I'm reckless. You know, you got a lot of nerve, Ken. Rebecca's having the baby. Now? Tak! Nie czujesz? Nie słyszysz? I'm sorry. Kurde. Right over here. Sara, nie stój tak! Zamknij roletę! Here. We should. You wanna help? Get out there and keep the walkers off us. I'll do this. I've been here before. They can't rush us on the stairs! Shoot them before they get to us! Co mam robić? Shit, that's a lot of them. We need everyone out here! What do I do? Whatever you can, Clint. I'm going outside. I'll help hold them back. Go. I've got Rebecca. Here they come. Here. We can't let them up here. Sara, masz... Ciebie uczyłem, jak się uczy... Jak się używa pistoletów. Nie oddalaj się. Do Rebeki idź, kurwa. Aaaa! Too many of them. Shit! Keep shooting! They are not getting up here! Fuck no! Rise up to the block this gate! Help us! Kosz na śmieci. What about this? It's too light. We need something heavy. Armata! We could block the gate with this. I'll help, I'm coming. Ready! Szybko, bo jeszcze kogoś dziabnął. O kurwa. Ale hej, przynajmniej nie dotrą do nas. O nie! Sara! She's getting out of that. Pull me up. It's suicide. Just pull me up. We can't leave her without even trying. Just go. Dawaj, szybko, Jane. Okay. O kurwa! So sorry, Glenn. You tried. Wiem, że próbowałaś. It wasn't enough. Thank you for going down there. It wasn't your fault. Ja pierdolę. Oh shit. They're climbing up. What? They're gonna make it up here. Does this shit ever end? Oh. Can we drop something else on them? Nothing that will stop them. Maybe we can drop the whole deck. She's right. She's right. Drop the whole deck. Drop the... Are you fucking crazy? Nie mamy innego wyjścia. I don't know. Just look around.
too thick. Look. That'll work. We bust that, the whole thing comes down. Boost me. Widziałem, że ona padnie. To nie jest wystarczająco szybko. Co? Poroniła? Nie żyje? Nie. No. O, tak. Coś mi się zdaje, że Rebece już się skończył immunitet. Teraz w każdej chwili może paść. Ale hej. Przynajmniej mamy nowego członka drużyny, nie? Który będzie beczał całymi dniami. Hey, Clementine. Hey. How's he doing? He's perfect. Who's a perfect little man? Who's the most perfect little man? No to mężczyzna. You are. That's right. You are. He looks like Alvin. You think so? Definitely. No raczej. I'm fine. I'm fine. I just wish I could get warm. Clem, why don't you give her that coat we found? Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? Do you want to hold him? Eh? Nie wiem jak. I don't know how. It's easy. Just keep him close and support his head. He's crying. What do I do? Just rock him gently. You're a natural. Look at you. Like a big sister. Here, let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About 2 years ago. I'm fine. Plus, somebody's gotta watch you while Mama gets her beauty sleep. You never forget that smell. Co teraz Jane będzie? Spierdzieli? Coś tam jeszcze jest? Przecież to było otwarte chyba. What are you doing? Listen, I'm sorry. I've gotta go. Dokąd chcesz iść? Go. Go where? Just away, okay? You know, Jamie, Sarah, I'm not gonna stick around and watch it happen to you two. You know the score. You're a smart kid. I'll be okay. Sure. But give it enough time, and everyone's luck runs out. Wyobrażam to sobie. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They'll make you feel like you do, like it's all one happy family. When push comes to shove, I owe these people everything. They've kept me safe, looked out for me.
I wouldn't be here without them. No właśnie, pierwszy odcinek. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here. Pilnik. Versatility is not overrated. No dobra. Thanks. Yeah. I gotta go. Jesteś pewna? No cóż. Jak chcę iść, to... Tylko ty masz za nią nie iść, zrozumiane. Thought you'd be asleep by now. You okay? Nic mi nie jest. I'm fine. Okay. Good. Hell of a night, though. The temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scatter. Z tym będzie drobny problem. What? Jane left. For good. What? When? Tak, przeleciała tylko ciebie i poszła. What the fuck? Damn it! Hey, keep it down. Sorry. Sorry. Just, Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake, all right? No, it's not all right. What do you want from me? You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. No właśnie. Look, I'm sorry, okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer, and Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine, but this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit Honey, together. Where's my baby? Is everything all right? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north, get to Wellington. That's our best shot. Może Łódź jeszcze powinniśmy załatwić, co? Ale kurde, ja nie wiem, czy zostawienie dziecka z Kennym to dobry pomysł. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies, and not that far from here. Whole lot better than here, anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa, whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days, at the least. Śnieg pada? Baby formula. And won't help the rest of us. And what about shelter? We'll freeze out here. Luke's right. She needs to rest. We should wait a few days. Maybe that's for the best. We don't want to push Rebecca too hard. Just give me a day or two, Kenny. I'll be fine. This is a mistake. But no nie mamy innego wyjścia. Get some sleep. It's been a long day. Przestańcie się kłócić. Bo jak nie, to wpierdol. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be all right. Hmm. I tam Sara gdzieś na dole leży. Zjedzona żywcem. Ale już lepiej być zjedzonym żywcem tak niż intencjonalnie. Mam nadzieję, że Rebecca nie będzie teraz tachać małej kostki lodu. Ale hej, możemy ulepić bałwana! Albo śnieżkami napierdzielać w głupich zombiaków. To zawsze coś. Oh fuck. You all right? She's exhausted. We all are. I
keep going. Czemu się tak patrzysz na Kenny'ego? Przecież powiedzieliśmy, że poczekamy trochę, nie? Czy może on zdecydował, że wszyscy powinniśmy teraz iść? We should have left right away instead of waiting around. We could have found more food and been someplace warm. A jednak nie. We did the right thing. She was in no condition to move. She's worse now. We could still turn back. That's not an option. Everybody hang in there. We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall. You don't even listen to anyone else. You just go on barking orders. No coś w tym jest. You gotta lighten up. Okay, you're pushing them too hard. I'm just doing what has to be done. Kłótnie nic nie dadzą. Keeping people alive. You're not helping anything by arguing. Well, don't forget you agreed with me about waiting to leave camp until today. No nie zapominam, ale nie kłóćcie się, kurde. O kurwa. Over here. It's a place to sit. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No. A może ona przemienia się w zombiaka? Kenny, she said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. Yeah, you kinda have been. And not just right now. A kłóćcie się sobie, mam to w dupie. Don't get all bent into a pretzel. I was just trying to help. People are too damn sensitive sometimes. Hello? What is this? Ten! Ten! Arvin, czy jak mu tam? Mnie słyszne! Zdrastwujcie, towarzyszu. Arvo? Jane and I met him on the observation deck. Before everyone else came. That's the guy? You know this son of a bitch? Well, what's he want? Nie wiem. He doesn't look like much. Ponoć ma chorą siostrę. Hello? Please. He has a sick sister. They might be in trouble. All right. Hello. Your name is Clementine. Yes. Tak. Hi, Arvo. These are your friends? Można tak powiedzieć. I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. How is your sister doing? Sister? Not so good. I need, things for bandages. I need bandages. Are you hurt? No. Nikaki aruzhi! Nikaki aruzhi! Nikaki aruzhi! Ty kurwy znowu. Это они? Да. Это они. Скажи им, ебаные русцы. Не можно им уфать. Всё, что они имеют. Что ты хочешь, чтобы я взял? Откуда я знаю, чтобы у их не было. Может быть, у их. We don't want any trouble. I told them you are the ones who robbed me. They think ограбилишьме? Robbed. And they want you and your friends to put down the guns, so we can take your things. Ty kurwo. Whoa, hang on. What the hell? Why get excited? Ale niczego nie ukradliśmy. You robbed this guy? It wasn't me who took your stuff. It was Jane. It wasn't any of us. Jane, where's the other woman? Что происходит? Их было двое раньше. Сука, блядь, спердалать. The woman who was with you. She's gone. She left the group. It's a trap. I know it. Они прячутся. Я знаю, что hey, они прячутся. Hey, hey. This can be easy for you. Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. Ебать! Just put your guns down. This will be fine. Fine, my ass. We have a baby. You have a baby with you? У них грудничковый ребенок. Если ты знаешь, что хорошо для тебя, опусти оружие сейчас. Пердалай! Бурико, отойди! Ну погоди! I'll do it. No. Drop it. Drop it. Don't fucking don't move. I said don't move. Ты хочешь умереть? Извини меня. Хвила. Не! О, не! Бурико, остановись! Опусти оружие. Тебе не зачем это делать? Стреляйте. Я не хочу умирать. Don't make me do it. Look at me. Do you hear me? Help! Rebecca, no!
Jak? Co? A! Już? Już koniec? Ja pierdzielę, ale ten cliffhanger. Po raz kolejny, kurde. Ale jak to możliwe? Przecież przecież Rebeka, ona nie została ugryziona w żaden sposób. Może to przez to, że ona została osłabiona i ten cały wirus nad nią zapanował. Ja pierdolę. Okej. Niech kurde będzie. No więc czas przedyskutować wybory, nie? Ja i 40,6% uratowaliśmy Sarę? Na serio? No w sumie tak się zastanawiam, jak tak na to patrzę, to raczej nie można było z nią raczej dużo zrobić w tym momencie, ale dobry plaskacz w ryj zawsze kurde pomoże. Tak więc no, ja nie wiem, być może niektórzy też próbowali, ale im się nie udało ją uratować, ponieważ no, Sara już została jej psychika została kompletnie rozpierdzielona. Stałaby się Jeffem the Killerem czy coś. No ale no, tak to już kurde jest. Więc tak. Ja i 52,4% nie obrabowaliśmy Arvo. Co jest kurde dziwne, on powiedział, że obrabowaliśmy go, ale to nie jest prawda. Oddaliśmy mu leki. Jedyne co stracił to jego pistolet i to zrobiła Jane. Wiecie co, nie podoba mi się ten skurwysyn. To, że ma że kuśtyka na tej nodze jego nie oznacza, że nie jest wredny. Tak więc trzeba będzie mieć na nich oko. Mam nadzieję kurde, że przez niego nie trafimy do kolejnego obozu koncentracyjnego. Więc tak, ja i 50% graczy prześlizgnęliśmy się przez tą roletę zablokowaną, żeby wodę dostać. No i no 50%, jak pierwszy raz widzę takie podzielenie, szczerze powiem. No bo z drugiej strony, no jak można by było to zrobić po cichu, no to czemu nie? Trzeba próbować i to zrobić po cichu. Ale chociaż z drugiej strony rozpierdzielenie drzwi aż takie głośne nie jest. Na pewno głośniejsze, nie jest głośniejsze od tego klaksonu samochodowego. Więc tak, ja i 56,9% graczy trzymało tego dzieciaka małego. Ja pierdzielę, no. Myślę, że ten dzieciak będzie problemem dla nas. Takie małe niemowlaki w tym apokalipsie zombie to coś strasznego moim zdaniem. Zacznie kurde płakać, już wszystko rozpierdolone, ale z drugiej strony co zrobić? Nie rzucimy go na pożarcie zombiakom, nie? To by było nieludzkie. A chyba nie o to chodzi w tej całej apokalipsie. Trzeba po prostu trzeba być człowiekiem, a nie maszyną. Tak mi się wydaje przynajmniej. Trzeba próbować trzymać jakoś to wszystko do kupy, mimo tego, że no, myślę, że nasza grupa jakoś nie poradzi sobie już wcale. Ponieważ no, jeden kurde zwariował, inni kurde w ten się lizali, inni kurde jakieś inne rzeczy robią. Ja pierdzielę, co się tu odpierdala. Szczerze mówiąc, wolałem grupę w pierwszej części, tą naszą grupę, no. Okej, i czy zastrzeliłem Rebekę? Ja i 57,1% graczy nie zastrzeliliśmy jej. No bo no sam nie wiem, to też był taki impuls. Więc raczej nie mogę nic powiedzieć co do tego ostatniego wyboru. To był impuls, ale kurde. Czy jeszcze jest jakaś zasada tego, że ludzie przemieniają się w te zombiaki? No, tak jak wcześniej powiedziałem, mi wydaje się, że jak człowiek jest bardzo osłabiony, czy coś w tym stylu, to wtedy ten wirus przejmuje jego organizm. A wiecie, a że Rebeka była osłabiona, ponieważ urodziła dziecko, no to ma sens. Tak więc idziemy dalej.
kontynuuj, teraz napisy końcowe. Więc co mogę powiedzieć o tym epizodzie? Tak szczerze. Chyba moment, poczekam aż się załadują te napisy, ponieważ boję się, że będzie czarny ekran. Dobra, jest. I jest z Travisem z Silent Hilla Origins na tle. Z posąg zajebiście. Więc tak, co myślałem o tym epizodzie? No, sam nie wiem. Wydaje mi się, że na razie on jest najsłabszy moim zdaniem. Ale nie mówię też oczywiście, że jest do dupy czy coś. Wciąż poziom trzyma. Ale sam nie wiem. No było takich parę napiętych tych momentów i tak dalej. No ale mnie denerwuje to najbardziej to, że nawet i tutaj nie mogliśmy po prostu normalnie ze wszystkimi pogadać. W sensie, że tak jak w pierwszej części, że mieliśmy taki... jeżeli oglądaliście, to wiecie, no nie? Albo jeżeli graliście, to też wiecie, że mogliśmy tam sobie połazić, pogadać ze wszystkimi na różne tematy. Znaczy, no na różne, no na te, które, na które gra pozwala pogadać. No. I dzięki temu możemy te wszystkie postacie poznać o wiele lepiej. Tutaj czegoś takiego nie ma. I właśnie pewnie jeszcze dlatego czuję, że ta grupa tak jakby no... nie czuję... nie to, że więzi... no nie czuję aż takiej dużej więzi z tą grupą właśnie przez to. Właśnie dlatego też to jest jeden z tych powodów, dla którego ta grupa numer jeden w pierwszej części była tak jakby lepsza, no nie? Ponieważ mogliśmy z nimi pogadać, mogliśmy tam się o nich podowiadywać różne rzeczy. Tutaj czegoś takiego nie ma i... oh my god, właśnie się kojarzyłem, że Fraps ani razu nie nawalił. Oh my god. No więc, co jeszcze o tym epizodzie mogę powiedzieć? No kurde, nie wiem, co ja mam myśleć o tych wszystkich ludziach. Z jednej strony... no to... Też jak kurde padają, no nie. No to też szkoda. Ale myślę, że byłaby o wiele większa szkoda, gdybyśmy znali ich. No ale no niestety, jako że Telltale chce, żeby te odcinki trwały 90 minut, tak mniej więcej, no to niestety muszą ucinać niektóre sprawy. I niestety, żal mi to powiedzieć, ale chyba właśnie te rozmówki są jednymi z tych rzeczy. A to naprawdę szkoda, jako że gra jest skoncentrowana na fabule i na postaciach. Na przykład z o Majku nic kompletnie nie wiem. O kim jeszcze? To praktycznie o Majku tylko. Jane tam ona nam powiedziała to i owo. Chociaż trochę. No i tak. Czego oczekuję po następnym epizodzie? Więcej śmierci. Pewnie wszyscy padną poza Clementine i dzieckiem. Jestem tego pewien. Wiem, że dziecko przeżyje. No, tak jak mówiłem. Rebeka urodziła i straciła już immunitet. I zamieniła się w zombiaka i proszę bardzo. Wiedziałem. O! Zwierzak nazywa się Bonnie. No to już wiem, po kim ta ruda Jaga została nazwana. No więc... co mogę jeszcze powiedzieć? No w sumie też zauważyłem to, że w tym let's playu za bardzo nie gadam, no ale jak mogę gadać, skoro skupiam się na fabule bardzo mocno? Może nie jest zbyt to ciekawe do oglądania, ale mi się wydaje, że kurde, gadanie jakichś głupot w takiej grze po prostu nie wypada, bo pewnie ludzie też chcą się skupić na tym, co się dzieje też i w grze. No w sumie ja robię te let's play'e tak, jakbym też chciał, żebym oglądał takiego let's play'a. Takie gadanie 3x3 w takich grach raczej nie pasuje. To wszystko? Zaraz gra się zawiesiła znowu. Oh my god. Ale dobra, wszystko zostało nagrane, więc się nie boję. Okej. Okay. Oto epizod 4 The Walking Dead z sezonu 2, przedostatni. Został nam się jeszcze jeden. Bez odwrotu.
Będzie dużo śniegu, dużo trupów, dużo śmierci, dużo płaczu, dużo krzyku. Ach. Tak mi się tylko wydaje, nie? Tak więc wielkie dzięki za to, żeście obejrzeli ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się... zaraz, który to może będzie odcinek? Ja tam nie wiem, jako że te epizody trwają 90 minut, to zgaduję, że to będzie chyba 12. 10, 10, 11, 12, tak? To jest to. Dobrze znam moją tabliczkę mnożenia, tak myślę. No dobra. Jeszcze raz dzięki za to, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i jeżeli chodzi o The Walking Dead 2, to widzimy się w ostatnim epizodzie, który wyjdzie, nie wiem kiedy. No kiedyś na pewno wyjdzie, trzeba to skończyć. Tak więc do następnego razu. Cześć.